Jak sterować ogrzewaniem podłogowym w mieszkaniu? Nie jest to wbrew pozorom aż tak łatwa sprawa, szczególnie kiedy mamy zamontowane sterowniki i pokojowe, i sterownik centralny, i grzejnik jeszcze na dodatek. W tym odcinku wytłumaczę, jak to wygląda akurat w tej konkretnej inwestycji, ale może u siebie masz coś podobnego i może też ci się to przyda, więc rzućmy na to okiem. W każdym z pomieszczeń mamy zamontowany sterownik do ogrzewania podłogowego, załącz-wyłącz, który otwiera bądź zamyka tak naprawdę grzejnik podłogowy. Jest to praktycznie najprostsza wersja, jaka może być, czyli ustawiamy na nim żądaną temperaturę, jaką chcemy mieć w tym pomieszczeniu i on albo włącza ten grzejnik podłogowy, albo go wyłącza. Dodatkowo w pomieszczeniu, akurat w którym jesteśmy, mamy sterownik centralny, który włącza i wyłącza. Jak się mówi? Bo my już poprawiają na YouTube, a ja nie wiem. Włącznik jest... Tak, włącznik. Włączać. Już człowiek ma schizy. Więc główny sterownik włącza i wyłącza piec w momencie, kiedy jest zagrzana temperatura w tym pomieszczeniu. Czyli tak, te pomieszczenie staje się w sumie takim pomieszczeniem wiodącym. Więc w sumie na tym sterowniku nie możemy mieć niższej temperatury niż na tym sterowniku, bo po prostu do tej temperatury maksymalnie nam w ogóle zagrzeje piec. Więc na tych sterownikach w pomieszczeniach, do których możemy sobie na przykład zajrzeć, tak jak jest i tutaj, i w łazience. Każdy z nich będzie odcinać po prostu pętle podłogowe. I na każdym z nich możemy mieć albo taką samą temperaturę jak w pomieszczeniu wiodącym, albo niższą. Wyższej nie uzyskamy, bo po prostu już wcześniej nam się wyłączy kocioł. Co do samego kotła, na nim w zasadzie możemy ustawić dwie temperatury, czyli temperaturę, jaka będzie płynąć w rurkach podłogowych. I tutaj przy ogrzewaniu podłogowym sugerowałbym wartości od 30 do 45 stopni. Tutaj mamy ustawione takie coś pomiędzy, czyli 37. Zobaczymy, jak się to będzie sprawdzać w trakcie zimy, czy wystarczy. Jakby nie wystarczyło, to oczywiście przy tych największych mrozach można podciągnąć po prostu o 1-2 stopnie, bo tutaj tak naprawdę jeden stopień już naprawdę nam sporo zmienia. W przeciwieństwie do grzejnika tutaj to jest duża różnica. Więc tak, symbol z takimi falami i numerem 1 to jest właśnie temperatura, która jest ustawiona do ogrzewania podłogowego. Natomiast symbol kranu to jest temperatura, którą podgrzewa kocioł już do wody użytkowej, czyli do mycia się, do kąpania i tak dalej. Co do samych jeszcze takich krótkich rzeczy związanych z kotłem, co mamy na ekranie, jest jeszcze ciśnienie w instalacji. Ono powinno być wyższe niż 0,8 albo 0,7, żeby kocioł w ogóle pracował. Jeżeli będzie niższe, to będzie też sugerować czerwonym trójkątem błąd i kod błędu będzie 74 akurat w tym przypadku. Tutaj myślę, że możemy nawet dopuścić, będzie w sumie akurat do pokazania. Od spodu jest niebieskie pokrętło, za pomocą którego, jak je odkręcimy, słychać, że woda zaczyna płynąć. I teraz tak, to już taka wskazówka ode mnie. Lepiej to albo zrobić przy wyłączonej ciepłej wodzie, bo w momencie, kiedy odkręcimy ten kurek, on się może włączyć, bo pomyśli, że lejemy ciepłą wodę, włączy nam się pompa i to ciśnienie nam wzrośnie. Więc albo wyłączyć ciepłą wodę po prostu tutaj na off, albo po prostu przy wyłączonym kotle i patrząc tylko na ten manometr na dole. Dopuszczamy do 1,5 bara. Generalnie wszystko, co jest na zielonym polu, jest ok. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że od spodu jest wyłącznik. To jest wyłącznik całego kotła, tak? Czy... Tak, to jest, w zasadzie jest to jednoznaczne z wyciągnięciem kotła z wtyczki, bo to jest taki odłączający całkowicie. Także jakbyśmy chcieli wyłączyć czy ciepłą wodę, czy centralne, no to można to zrobić osobno, ale już elektronicznie na panelu. Na przykład zmieniając tą temperaturę aż do pozycji off. No i wtedy też albo ciepła woda, albo w tym przypadku akurat centralne no nie będzie nam grzało, no bo kocioł nie będzie wytwarzać ciepła. Mimo, że na przykład te sterowniki czy pokojowe, czy ten główny by chciały grzać. No ale my tu wracamy do
37 i możemy, jak nie chcemy zmienić tego, co zaczęliśmy zmieniać, możemy po prostu wyjść przyciskiem menu i on wróci do tego, co było poprzednio. A jak zatwierdzamy temperaturę? Zatwierdzamy właśnie przyciskiem OK. Czyli dopóki nie przyciśniemy przycisku OK, to kocioł nie przyjmie tej wartości, więc to jest też to jest inaczej niż w tych sterownikach, co są na ścianach. Bo w ich przypadku, jak zmieniamy temperaturę, nie trzeba przyciskać przycisku OK. Wystarczy po prostu zmienić i tyle. Każdy producent ma swój sposób na przyjmowanie poleceń. Kiedy mamy dopuszczać jej? Jak spadnie poniżej zielonego, czyli jak spadnie poniżej 0, jak spadnie poniżej 1, to w zasadzie można już dobijać do 1,5. Aha. Jeżeli by to się powtarzało częściej niż powiedzmy co 3 miesiące, no to znaczy, że coś się gdzieś ucieka, a jak częściej niż co 2 tygodnie, to trzeba już po prostu szukać. Mhm. Bo to tak albo jest problem w kotle, albo gdzieś po prostu, szczególnie przy nowej instalacji, coś jest jeszcze niedokręcone. Więc zerkniemy sobie od razu do rozdzielni podłogowej, bo w zasadzie to jest jedyne miejsce, gdziekolwiek by mogło kapać, albo przy kotle, albo przy rozdzielni, no bo nigdzie więcej rurki jakby nie są łączone. Tutaj mamy siłowniki, czyli ten sterownik elektroniczny w każdym pomieszczeniu jest połączony z takim siłownikiem. No i tak jak tam wspominałem, po prostu kiedy jest za chłodno, to ten siłownik się otwiera i dochodzi ciepło do danego pomieszczenia. Kiedy jest już odpowiednio ciepło, ten siłownik opada i wtedy też tutaj te wszystkie siłowniki są na dole, czyli nie wystają takie cypelki, to oznacza, że nie grzeją po prostu. Też nie palą się żadne lampki, bo w momencie, kiedy będzie sygnał, ja to teraz zasymuluję, zapali się jedna z lampek i salon i kuchnia powinny się za jakieś 3-4 minuty podnieść, bo to też trwa. One mają kilkuminutową bezwładność, te siłowniki. W momencie, kiedy ten główny sterownik też by dał sygnał, pompa zaczyna pracować, kocioł zaczyna pracować i na tych wskaźnikach przepływu te wskaźniki powinny zacząć opadać w dół, bo będzie po prostu woda przepływać. W tej chwili on to nie ma tego. Wskaźniki są nie wszystkie równe, to coś znaczy? Wszystkie są na zerze. Ale na przykład ten jest inaczej, mi się wydaje? Aha. One mogą być inaczej w innej pozycji, tak. Natomiast raczej powinny być wszystkie na zerze, szczególnie, że kocioł nie pracuje w tym momencie. Jak poczekamy chwilę, to po prostu się te dwa podniosą. I wtedy te brązowe paski opadną, tak? Te czerwone, tak. To są takie pływaki tak naprawdę. Woda przepływa po prostu tą rurką. I tutaj mamy, u góry mamy pływak, a na dole mamy też taki dysk. I w momencie, kiedy woda przepływa, ona ciągnie ten dysk coraz mocniej w dół. Im mocniej woda płynie, tym mocniej w dół opada ten grzybek u góry. Tak naprawdę. Tutaj więcej niż jeden nie będzie przepływu, ale będzie można to zaobserwować, jak tylko albo zrobimy sobie tak, że puścimy to manualnie, ja odpalę kocioł i wtedy pokażę, jak to wygląda. O! Ponieważ one są tylko te dwa otwarte, no to nawet nam na 2 litry na minutę spadły po prostu. Czyli teraz są w stanie pracy. Bo ja sobie poluzowałem też te, no zresztą one już zaczęły się też otwierać, ale jakby się coś zepsuło, to w teorii można dane pomieszczenie po prostu wymusić mu pracę, odkręcając, poluzowując te pierścienie. Bo pod spodem mamy, też w sumie jest wskazówka, jeżeli na przykład po lecie jakieś pomieszczenie by nie grzało, czasem się zdarza, że ten cypelek, on przez pół roku, jeżeli jest wciśnięty, potrafi tam zostać. I jak zostanie, tak, i latem chcemy grzać, no to nie będzie grzało, no bo się bo jest w pozycji wyłączonej. Mimo że siłownik się podniesie, to sprężyna się jakoś przyblokuje tutaj i wtedy zostaje to zamknięte. Jak się zapiecze, czy coś takiego delikatnie, coś tam... Wtedy można to delikatnie pociągnąć szczypcami. Raczej delikatnie, bo można to wyciągnąć i wyrwać, ale delikatnie jak najbardziej. Wydaje mi się, że tu nie powinno być tego problemu, bo tu zalewaliśmy tą dobrą wodą. Ale jeżeli ja mam czasami brudną instalację, to potrafią się różne takie właśnie pierdółki dziać. A w sumie nie pierdółki, no bo jak nie grzeje nam jakieś pomieszczenie, które chcemy, żeby grzało, to już to nie jest takie przyjemne.